Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2, Noc Kruka i... W tej chwili idę właśnie jeszcze do jednego paladyna, który się nazywa Markos i on... Właśnie tam miałem problem w poprzednim odcinku, bo nie mogłem znaleźć... Znaczy, rozmawiałem już z tym z Grimesem, wiecie, z tym kopaczem, co występował właśnie w pierwszej części, ale on nic tak za bardzo mi nic nie powiedział, wiecie. I teraz idę właśnie do Markosa, on przebywa właśnie w miejscu tam, gdzie w pierwszej części właśnie Kavalorn miał swoją chatę, właśnie chatkę Kavalorna właśnie. I on tam właśnie siedzi w tak jakby w takiej jaskini, wiecie. Właśnie i tam właśnie idziemy w tej chwili. I mam nadzieję, że coś nam powie mi ten Markos na temat tych właśnie tych skrzyni rudy, właśnie rud, tak mogę można powiedzieć. I troszkę oczyściłem tych orków, trochę wyczyściłem ich, no wiecie, pokonałem ich jakoś ledwo. Ale cóż, co ja będę mówił, mam nadzieję, że tu nikt mnie nie spotka, tam jest warg, dobra, to tam mniejsza z tym zwargiem, on tam tak mnie nie zobaczy, tak mnie nie zobaczy. Dobra. I ich oczyściłem aż do tego miejsca, aż do tego, do takiego drewna, wiecie, położonego właśnie, tam co się spinaliśmy spinaliśmy się do zamku właśnie w tym, chyba w drugim odcinku, jak zaszliśmy do tej górniczej doliny. I właśnie jakoś daliśmy radę wtedy. I mam nadzieję, że teraz wykonamy tą misję, wiecie, jakoś. Czekajcie, oni są dalej, dobra. I tu też oczyściłem te potworki, wiecie, te polne bestie i tak dalej. Tych chrząszczy nawet nie atakowałem, bo po co atakować ich, jak one to są słabe, kurcze potwory, chrząszcze. O, tu mamy jeszcze kolejno właśnie roślinkę, inaczej to ognisty korzeń. I tu właśnie mamy, o, Markosa, widzicie? I jak on tutaj był. Stój! W imię Inosa! Jestem Markos. Królewski paladyn, mów czego chcesz i lepiej mów prawdę. Wybraniec Inosa z... Wybacz mi, dostojny magu. Nie zdawałem sobie sprawy, z kim rozmawiam. Nic się nie stało. Czy wolno... Przysyła mnie Garond. Kazał mi się dowiedzieć, ile rudy zdołaliście wydobyć. Powiedz Garondowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. No przecież tu jest. Wydobyliśmy 4 skrzynie. Idź zameldować o tym Garondowi. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy, dopóki starczy mi sił. Nie wiem jednak, jak długo jeszcze zdołam unikać orków. Powiedz mu, że Dam mu znać. Okej, dobra. Jak... Wytrzyma. Wow, patrzcie, jak się lśni tutaj, wow. O, sobie weźmiemy mieczyk. 4 tem. Jak to? 4 te, jak to się nazywa? Jezu. 4 te pudełka? Nie wiem, jak to się... Jak on to mówił? Czekajcie. Ja się już pogubiłem tutaj. Skrzynie. A ja powiedziałem co? Co ja powiedziałem? Ja zapomniałem już. Jeju. Nie, skrzynie, tak? Ja mówiłem, dobra, to... A nie wiem, już sam nie wiem, co ja to mówiłem. Dobra, mieszka z tym, kurczę, a to są skrzynie właśnie. Skrzynie, ja powiedziałem chyba... No cholera wie, co ja to już mówiłem. Dobra, mniejsza z tym, ja nie wiem, co ja mówiłem, kurde, kilka sekund temu. Ale dobra, okej, okay, taki... Takie dla beki powiedziałem, ale dobra. Okej, okay, teraz idziemy do tego Garonda, tego naszego... Króla. Czy to jest król? Tak można powiedzieć, że król, ale nie do końca. O, tu mamy jeszcze te mięso kopacza, elegancko. Tu nic nie ma już, co nie, tylko chrząszcze, jakieś robaki w pieruny. Co to ma być? Oj. Aha, i wbiłem tu chyba już 18 poziom, jak widzicie, o. I będziemy mogli już sobie powoli... Znaczy, ja bym chciał, kurczę, jakąś broń, wiecie, już sobie zmienić. Ale... Nie wiem, czy będziemy mogli, wiecie, jakoś. Chociażby był ten, nie wiem, dajmy na przykład to, albo nie. Czekajcie, co ja chciałem wziąć? Cordelas? Nie.
To jest dwuręczne, to ja tego nawet też nie chcę. O, sobie posprzedajemy, posprzedam jeszcze te średniorkowe topory komuś tam. O to chyba miałem wziąć. Nie pamiętam już, wiecie, za bardzo. Albo Rębi Czerep, ale też chyba nie. Kurczę, ale też bym chciał jeszcze sobie zwiększyć właśnie manę, wiecie, mana właśnie potrzebna jest. Bardzo potrzebna jest mana właśnie dla mnie. Właśnie nie wiem, jak sobie poradzę z tymi orkami, wiecie, jeszcze, kurczę. Znaczy nie z orkami, Jezu, co ja gadam, Jezu, nie orki, tylko smoki, o właśnie. Właśnie, z tymi problem będę miał, ze smokami. Niestety. Niestety. Ale jakoś damy radę, spokojnie. Jeszcze zostało nam dwa rozdziały około. Do tego. Na polowanie na smoki, o, już wiem, jak się nazywał ten rozdział. A trzeci to jest Okoinosa właśnie, piąty to jest rozstanie chyba, czy coś takiego. A szósty polo... znaczy... Co ty robi ork? Przecież ja mówiłem, ja wszystkich oczyściłem już, spierdzielajta! O ty! Ej, no ale przecież ja wszystkich oczyściłem, jakim cudem mi się tu pojawił kolejny? Ej, no co to w ogóle mają być? Te orkowie się, kurde, jak to, respią się, czy co? Ja sam nie wiem. Przecież ja ich oczyściłem ostatnio. Nie wiem. Pewnie się orkowie, zrespiłeś, ale kto wie? Nie wiem. Okej, tędy, ta, dobra. I tu trochę mniej już tych orków jest, wiecie? Powiem szczerze. Bo wcześniej to było multum ich. Szamani były, znaczy też wybiłem ich. No, skacz. A, altem, kurde, zapomniałem, że to altem trzeba. Ja nie zapomniałem już. Zapomniałem, ale dobra, idziemy do Garonda teraz. I przydałoby się, wiecie, wyjść, na przykład jakbyśmy szli już do tego. Do Korinis, najlepiej byłoby wyjść ten, właśnie od tamtędy, naokoło, wiecie. Ale tam z orków jest dużo i ja chyba sobie coś takiego zrobię, że wyjdę tak jak wszedłem do tej chaty Kavalorna i tędy sobie przejdziemy. Tamtą stroną właśnie i byłoby tak najlepiej dla mnie, wiecie. Za bardzo mi się tych orków nie chce atakować, wiecie. Trzymam się od tego z daleka. Ale dobra, najpierw porozmawiajmy przecież z tym, z Garondem, nie? Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Rozmawiałem z Markosem. Nie wiem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? 4 skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść... Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Nie mów, że to nie... Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. Dwóch będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli! No dokładnie. Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Lepiej uważaj. Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Trzymam się od tego z daleka. Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Co zamierzasz? Będziemy dalej. Aha, dobra. No niestety, kurczę, ta kurnisza dolina teraz w tej chwili się zrobiła, tak jak mówił Garond, właśnie zła. To jest, kurde, po prostu masakra z tymi orkami. W ogóle tych orków jest, powiem wam szczerze, masakra. Multum. Nie wiem już. Jeszcze raz powtórzę, multum. Nieprzyjemne. W ogóle, kurczę, jak oni tu... Ci orkowie przyszli, że oni w ogóle, że ich, że mają siły tak tyle, dużo tak. Ja się dziwię, kurczę, im. Ale będzie też ma dużo siły przecież, jak... No idź. Dobra, czekajcie, sobie zwiększymy może życie. Trochę nam przybyło miksturek, wiecie? A te miksturki to właśnie mieli te szamani, wiecie? Czekajcie, może sobie tędy przyjdziemy? Właśnie nikogo nie widzę za bardzo tutaj, wiecie? Może wszyscy wybici? Nie wiem. Ty, ale by była beka. Jakby oni byli wszyscy wybici. Właśnie nikogo nie widzę, wiecie, teraz.
Ty, może przyjdziemy sobie tędy, ale wątpię. Aha, są jednak. Czekajcie, a z tej strony zobaczymy. Dużo ich tutaj jest, powiem wam szczerze. Tam jest knecht. Nie, nie ma co iść nawet, nie. Pójdę sobie tamtędy, wiecie? Byłoby najlepiej. Byłoby najlepiej, powiem wam. Ci orkowie to gdzie oni byli tu? W którym oni miejscu byli? Tam zębacz, to tam zębacz mi tam nie przeszkadza tam. Zębaczem dam radę, ale z orkami to za bardzo nie. Nie, nie, nie. Jak najdalej do orków. O, pamiętam, że to była druga tam, brama, co się wychodziło do obozu Bractwa, wiecie, tam gdzie był Korkalom i tam jeszcze jeden, nie pamiętam, jak on się nazywał, tak mniej więcej, wiecie, to dawno już było, dawno już nagrywam tego gucika jedynkę, już ponad rok temu, za bardzo tych rzeczy już nie pamiętam, wiecie, ale cóż, jak się pogra, to się przypomni. Co to robią orkowie? Co jest do pana? Przecież wszystkich wybiłem stąd. What the fuck? Jezu, gdzie ja poszedłem? Ja pierdziu! Ojojoj! Nie! Odwalta się ode mnie! Kurde, gdzie ja poszedłem? Fuck! Ja pierdziu, źle poszedłem! Ale... Aha... Wiem już, wiem. Ojoj, muszę jeszcze raz tam iść? O kurde... Ojojojojoj... Ja zapomniałem zapisać gry, kurczę, przy tym jak byłem u Garonda. Ja... Cię... No nie wierzę. Dobra, jakoś damy radę, spokojnie. Spokojnie, to tylko gra. Ojojoj, trochę drogi szedłem tam do tego Markosa, ale jeszcze raz przyjdziemy się, wiecie? Jeszcze raz. Kurde, głupie zwierzęta. Kurde, nie wiem. Nie orły, tylko te. Jak to się nazywa? Płata. Fuck. Teraz się zgubiłem. A nie, dobra, dobrze idę. Jezu, się pogubiłem już tutaj. Powiem wam, że teraz to wygląda jak masakra, ta w ogóle ta dolina, ta górnicza. W ogóle, kurczę, wszystko jest takie nie zielone, tylko takie szare, wiecie? Tak wydaje się, kurczę. W ogóle takie, nie jest w ogóle kolorowo tutaj. Bo w jedynce było nawet kolorowo, wiecie, na początku, jak tutaj byliśmy w obozie. Czekajcie, jak ten się obóz nazywał. Stary obóz, o właśnie, przypomniałem sobie w tej chwili dopiero, i nowy obóz właśnie. I jeszcze tam było... Co tam było? A, obóz Bractwa, inaczej... sekta właśnie, o, też właśnie, przypominam sobie już powoli. Później sobie wyzbieramy te roślinki, jak coś. Bo ja już pomyliłem się, kurczę. Zamiast iść... Właśnie zamiast iść ten, znaczy tamtędy, jak wychodziłem właśnie od tego Garonda, to ja poszedłem, kurczę, tamtędy i właśnie się pomyliłem. I ja okrążyłem prawie cały obóz. Znaczy cały ten półokrąg właśnie tego obozu, wiecie. Czyli zamek teraz, a nie obóz, wiecie. Wszyscy poddali, ci strażnicy, wiecie, ten Gomez i tak dalej, i tak dalej. Torus żyje oczywiście, jest w... Torus jest w... właśnie w Kurinis tam u tego, u... na farmie Onara chyba. Torus. Właśnie nie pamiętam, już wiecie? Chyba tam jest, mi się tak wydaje, tam chyba przesiaduje. Lee na pewno też tam przesiaduje. Torus. Stój! Torus. No, on jest, wysiaduje przecież na farmie Onara, no. I tak samo.
A Gorn też tak samo będzie tam, tylko później on będzie chyba w Korinis, chyba, nie wiem. Nie wiem, za bardzo nie pamiętam już tego, jak, co tu się działo. Jak pod koniec skrywa się, nie wiem. No ale dobra, idziemy, nie będziemy się tu opierdzielać znowu, tak jak ostatnio. Znaczy ostatnio to tak się nie opierdzieliliśmy, tylko jeszcze tam wcześniej. No nie laguj się. Dobra, jeszcze raz idziemy do tego Garonda. Zamiast iść tędy, dróżko, to ja poszedłem, kurczę. Ojajaj. Poszedłem przecież tędy. Ale dobra. Na drugi raz muszę uważać, wiecie, tutaj, w tym miejscu, bo to jest w ogóle niebezpiecznie. Nie wiem, jak jestem teraz w obozie Bractwa, wiecie, tam, ale nie będę tam szedł, wiecie, nie będę. Bo nie chcę tam za bardzo i potem orków jest też multum, powiem wam, bardzo dużo, ja bym nawet chyba nie dał rady z nimi. W trójce bym dał radę, wiecie, tylko... O Bożeż, ty. Spierniczaj! Wow, udało mi się, kurde, no spierniczaj! O ty! Dziadzie! Uiii! Wow. Kurde, co za głupi! Orkeł. Orkeły głupie. Tu już jest tutaj? Tak jest, dobra, już jestem, jeju. Powiem wam, że tu trudno idzie się tędy. Znaczy tędy da się przejść, ale tamtędy to, oj, masakra. Dobra. Porozmawiajmy szybko z tym Garondem i wracamy do Korinis oczywiście. Mam nadzieję, że będzie trzeci rozdział już rozpoczęty, oko Inosa właśnie i... Zobaczymy, co tam będziemy robić, wiecie, w tym trzecim rozdziale. Zobaczymy sobie. Wiem, że będziemy szukać oka Inosa, tylko ten głupi Pedro... Pedro? Chyba Pedro, nie wiem, nie pamiętam się tej jego nazwy. Chyba Pedro, on właśnie go rozwali, wiecie. Przy krągu właśnie jakimś tam chyba. Już tak za bardzo nie pamiętam, wiecie? Nie! Co? Przez to będzie jeszcze. Dobra, o, właśnie, jeszcze to na ten temat. Dobra, wychodzimy stąd teraz. A właśnie, ile mamy kasy? 4200, co nie? O, może by tak posprzedawać sobie bronię u jakiegoś tutaj może handlarza. Tylko właśnie nie wiem, kto... Kto tu jest w ogóle handlarzem, tak mniej więcej? Ten gościu? Dober? Hej! Czego? Może... Nie mam... Jak praca? Zajmuję... Będzie... Jak pra... Mogło... Ten też nie... Ten... Parlaw może... Hej! A jak ci wczoraj... Chyba, że... Kim jest? Engor zarządza za... Jasne! Może... A ciebie na... Z tego co... Co słychać? Ten cholerny... Gdzie jest? A, właśnie. On jest chyba ten tutaj, Engor. Właśnie, ja z nim rozmawiałem wtedy przecież. Tylko właśnie... Za bardzo... Nie chciał mi nic powiedzieć, wiecie? O, właśnie. Podobno to... Zgadza się. A jeśli czegoś chce... Być może... Pewnie. Co jest to do z... Nasze zapasy... Zatem jeśli mógł... Nie martw. Dwa tuziny sztuk mięsa. To masz. Proszę, przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa, ale nie myśl sobie. Haha. Pokaż mi. Ależ ty kurde, chamliwy człowiek. Wow, mamy... Ile? 20 orkowych toporów mieliśmy. Wow, ciężkich oczywiście. Wow. A kasy nam przybędzie? No, trochę nawet. Dobra. Lagi, po co mi te lagi? Ja... Posprzedaję wszystkie. Ta, pogrzebacze może jeszcze będę atakował. Dobre. Chyba wszystko może już... Oj, co ja sprzedałem mu? A dobra, i tak łuków nie użyłam tak za bardzo teraz, wiecie. Okej, tu mamy tak... meandry umysłu. Tak, dobra, pięknie. Dobra, wychodzimy stąd. Tędy, dobra. Teraz idziemy tak... Teraz... Idę normalnie, wiecie, zapiszę grę najpierw, o. Żeby było wiadomo. Żebym znowu nie zlamił, tak jak ostatnio, kilka minut temu. Że szedłem, a tu orkowie mnie zaatakowali. W momencie. Wow.
Ojej, puh, co to było? What the fuck? Dobra, ale mam mikstury tam. Miksturki, mam to dobrze, co nie, a jak? Oj, kurde. Dobra. Wii. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy szybko. Lecimy, bo chcę zacząć już trzeci rozdział w tym odcinku. Tak jest, moi drodzy. Trzeci rozdział już będzie, fajnie. 60 odcinków za nami będzie, dopiero trzeci rozdział, jo. Wow, rekord. Myślałem, że wyrobię się w... właśnie, że będzie trochę mniej odcinków, ale pewnie ze 100 będzie, na pewno. Kto wie. No zobaczymy jeszcze, wiecie, to jeszcze w każdym momencie może się coś zmienić, wiecie. Tak. I tak trochę misji powykonywałem właśnie poza nagraniem przecież. Tam chyba z kilka misji zrobiłem właśnie, no chyba tą. Jeszcze w Korinis, żeby oddać tą dla niego, dla Bospera tą złotą misję właśnie. Chyba to zrobiłem poza nagraniem, tak mi się wydaje. I jeszcze jakieś misje robiłem, wiecie. Teraz już nie pamiętam, wiecie, bo to było już dawno temu. Bardzo. O, miksturkę, ha! Dobre. Zużyliśmy jedno i mamy kolejno. Hehehe, dobre. Fajnie. Podoba mi się tu. Kurde, orkały zostawiają to, co chcą. Hehe. Najwięcej tu rzeczy będzie, kurde, w trójce. Bardzo dużo. Wiecie? I tak spróbuję, wiecie, zrobić. Pokazać wam, jak myślę, wszystko, wszystkie misje, wiecie, jak się robi. Nie wiem, czy ktoś każdy wykonywał te misje. Wszystkie, nawet poboczne, wiecie. Bo niektóre misje są bardzo trudne nawet w tej części. Ale wam pokażę wszystko. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Ale to dopiero jeszcze wiecie, jeszcze trochę nam czasu może zlecieć. Znaczy jeszcze może trochę do Gothica 3, żebym zaczął znowił. To trochę jeszcze czasu pewnie. No. Trochę no ten tego zleci. Na pewno jeszcze 2 miesiące będę nagrywał. Na pewno na 100%. Albo zobaczymy jeszcze, wiecie, jak to jest. A to co ja będę wam mówił przecież, co nie? Tak, jakbym niepotrzebnie zaczął. Znaczy, jakbym nie zaczynał właśnie Wiedźmina, co nie? Jedynki, dwójki, to bym wcześniej skończył Gothica 2 właśnie. Ale zacząłem właśnie, bo mi się podobał Wiedźmin bardzo. Bardzo. I teraz czekam właśnie jeszcze na 3, żeby nagrywać. Ale to jeszcze trochę pewnie nam też czasu zleci. Troszkę. Żeby zacząć go. A skończymy to nie wiem kiedy nawet. Nawet nic nie będę już mówił na ten temat, kiedy skończymy go. Przecież jeszcze dużo czasu może zlecieć też do tej serii. Okej, idziemy do jaskini. O, jeden. Ile tych jest smoczych zębatów? Jeden czy dwa? Jeden. On czegoś chyba tam pilnuje, tak mi się wydaje, wiecie? A, i w 4 rozdziale spotkamy już, wiecie kogo? Łowcy smoków właśnie. Ale to jeszcze zobaczycie, wiecie, w 4 rozdziale dopiero, jak będziemy szli do... tutaj właśnie też znowu do Górniczej Doliny, żeby zaatakować smoki właśnie. Będzie się działo, powiem wam szczerze, tutaj. Tej części bardzo dużo tu będzie się działo właśnie, znaczy w rozdziale tym 4. Jest rozdział 3, Okoinosa, jeo, pięknie, no elegancko, łe, to się gra zbugowała, what the fuck, gra się zbugowała, fajnie, zawaliście. Dobra, to zaraz 19 poziom już będziemy mieli zaraz, ale fajnie. O, i pójdę, znaczy wydać może punkty już. Na przykład na siłę właśnie jeszcze. O, i czekajcie, wiecie co? Zanim jeszcze pójdziemy do Hagena, jeszcze posprzedajemy, wiecie, dla Bospera tych futrów, futra, wiecie, tego wilka i tak dalej, dzika właśnie i tam jeszcze jakieś, pewnie docenimy trochę kasy. Bo mam teraz kasy 4500, no może być, ale to jeszcze jest za mało, żeby pokupywać jakieś rzeczy, ale co ja będę przecież o kasę się martwił, wiecie. W trójce będzie bardzo dużo kasy, wiecie, bardzo dużo.
Bardzo nawet. Bardzo. Nie wiem ile miałem, kiedyś pamiętam miałem... Kiedyś grałem jeszcze dawno temu. Tu chyba miałem 300 tysięcy około, wiecie? Powiem wam, że kasy się bardzo szybko zbiera w trójce, bardzo. Bo tutaj w jedynce i w dwójce, w jedynce to jest... what the fuck? Jezu, co to jest? Poszukiwacze. Frajerzy, ty. A więc wybrałeś ścieżkę. Ale ty słaby jesteś. Ej, frajerzy, ty. Nie ma szans teraz, kurde. O, ty słupko. Nie ma szans teraz, żeby mnie zabić. Widzicie? Jak mi odjął cwaniaczek? Poszukiwacz? Kurdasz, nie mogę go atakować dobrze. O, ty frajerzy. Ale dedniesz, dedniesz. Tych poszukiwaczy będzie bardzo dużo tutaj, wiecie, w tej części. Znaczy w tym rozdziale, wiecie. Kurde, zaraz mnie zabije. Cwaniaczek, ty kurde. No nie! Skończyła ci się mana, czy nie? Czy co? No frajerze, ty! Ale frajer! Czekajcie, wiem! Kurde! Serio? Fuck! Znowu nie zapisałem gry! Nie wiem, czy można być tego pewnym. Ja cię kręcę! Ja... nie mogę! Ja pierdziu! Boże! Ale mnie... Znaczy, się wkurzyłem, powiem wam. Się wkurzyłem. Bardzo. Frajer! Kurde! Ja nie mogę, gry nie zapisałem, fajnie! No zawaliście, wiecie, bardzo pięknie. Bardzo. Kurde, wiecie co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!